Dobry wieczór. Chciałem rozpocząć od gratulacji dla drużyny za zwycięstwo i oczywiście podziękowań dla naszych kibiców, którzy wybrali się tutaj w niełatwą podróż i też niekrótką, także dziękuję im bardzo za ich obecność, za ich wsparcie. Na pewno chcę też podziękować drużynie, oprócz gratulacji, podziękować też za taką, za po prostu wykonanie zadania, bo wiemy jak często, jaką historią są naznaczone mecze Pucharu Polski. Wiemy, że są różne scenariusze, są różne niespodzianki, kiedy to faworyt po prostu meczu nie wygrywa. Dzisiaj cieszę się, że byliśmy tacy dojrzali, byliśmy odpowiedzialni, byliśmy konsekwentni i nie skomplikowaliśmy sobie tego spotkania, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Uważam, że kluczowe dla tego meczu było to, że przełamaliśmy ten mecz całymi fragmentami, bo początek był bardzo zamknięty, przeciwnik był dobrze zorganizowany i nie stwarzaliśmy za wielu sytuacji, ale no przy takim meczu bardzo często czy uderzenie za pola karnego, czy właśnie stały fragment otwiera to spotkanie i na pewno jak mieliśmy prowadzenie i przeciwnik musiał grać w sposób bardziej proaktywny, to na pewno łatwiej nam się w tym meczu funkcjonowało, bo ten mecz miał wtedy różne momenty, różne fazy i co? Wygrywamy, bardzo się z tego cieszymy, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. Przed nami krótka regeneracja i mecz z Zabrzu, a Chojniczące życzę, dziękuję za rywalizację i życzę powodzenia w rozrywkach ligowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanko, to tak bardzo już poza meczem Mafipuru, bo chodził bardzo jakiś taki nieszczęśliwy po meczu, nie podpisywał tam jakichś autografów, nie rozdawał, coś mu się stało złego, czy ktoś go tam nie obraził? Nie wiem co się stało, czemu był zły. Nieszczęśliwy po prostu. Ciężko mi powiedzieć, bo po meczu się jakieś są procesy, idziemy do kibiców, robimy zdjęcie, trudno jest wszystko. Kontuzji żadnej nie odniósł. Nie, ja nie mam żadnej informacji, żeby odniósł kontuzję, także trzeba było się Afiego zapytać. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie dotyczące tej sytuacji ze sprawdzaniem wideoweryfikacji. Mhm. Było domniemanie rzutu karnego, a potem sędzia oddał piłkę rzutem sędziowskim Chojniczance. O co tam właściwie chodziło? No trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem jak przepisy tak jakby mówią o tej sytuacji. No też mi się wydawało z ławki, że wtedy powinien być rzut rożny dla nas chyba, tak? Jeżeli rzut karny jest odwołany, ale trudno mi się tak jednoznacznie wypowiedzieć, bo może w przepisach jest po prostu informacja, czy tam przepis, że w takiej sytuacji gra jest kontynuowana poprzez rzut sędziowski. Ciężko mi powiedzieć, więc tu trzeba było bardziej sędziego się zapytać, ale sędziowa na dzisiaj ekstraklasowy, bardzo doświadczony sędzia, więc ufam, że wiedział co ma w tej sytuacji po prostu zrobić.